Siemka, jak widać, dopiero wstałem. Postanowiłem nagrać dla was jakiegoś vloga, bo wiem, że dużo osób czeka na to i dużo osób czekało, żeby coś pooglądać. Także jest dzisiaj poniedziałek, już skończyłem sezon. W sobotę mieliśmy ostatni mecz. A teraz jest około 8. Ja wstałem sobie, jak wiecie, już do szkoły nie chodzę, bo napisałem maturę i mam trochę więcej czasu teraz. Na dworze pięknie świeci słońce, tak jak widać. Zrobię sobie śniadanie, zobaczymy, co mam w lodówce i zabieramy się za robienie śniadanka. Postanowiłem, że zrobię gofle proteinowe. Tutaj macie składniki, jajko, pudding proteinowy, może być waniliowy, czekoladowy. Jak chcecie, ja mam 20 gram białka z Lidla. Proszek do pieczenia, cukier wanilinowy, jak chcecie trochę. Jeszcze dodać sobie słodyczy i smaku i mąkę. No i oczywiście się grzeje gofrownica. Tutaj już się robią gofry, jak widać. Nie otwierajcie za szybko, bo się wszystko rozwali. Musi to trochę tam się dopiec. A ja dodam do tego sobie może trochę truskawek mrożonych. On mroży w mikrofalówce. I będzie super dodatek do tych gofrów. Także zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I uważajcie, bo z boku do stera często cieknie i możecie się uwalić i uwalić całą kuchnię. Tak wygląda efekt końcowy. A ja zabieram się do zajadania tych pyszności. Zobaczymy, czy mi wyszło. No i do fery. Oblew. Całość ma około 400 kalorii. Tutaj wam pewnie wstawię, ile dokładnie. A ja zajadam wszystko i widzimy się później. Po porannym śniadanku i ogarnięciu się pojechałem na trening klubowy. Niestety nie miałem jak go nagrać. A tu już widzicie następny dzień, gdzie poszedłem na trening motoryczny do Atleta Training Studio. Tu po całym treningu dowaliłem sobie jeszcze bicka, a co tam, i zrobiłem kilka ćwiczeń na core. Tutaj już macie środę i zostałem chwilę po treningu, poćwiczyłem sobie różnego rodzaju przyjęcia i to tyle w sumie.
A, i jeszcze zapomniałem, że trochę sobie postrzelałem. Jeśli śledzicie mojego TikToka, wiecie, że rozpocząłem współpracę z firmą SFD, a tutaj macie Rękawiczki, właśnie test te swoje chipsów od nich. chipsy od All Nutrition. Fajny skład mają, bez dodatku cukru. I mają aż 31 białka w 100 gramach. No coś pięknego. Otworzyłem już. Ukradłem jednego. Ale tak wygląda. Moim zdaniem mega dobre. Tutaj już macie czwartek. Miałem rano trening na boisku w Tykocinie i wieczorem miałem trening z okręgową drużyną Hetmana Tykocin. W piątek miałem tylko trening motoryczny, ale wam go nie nagrałem, także tu już widzicie w sobotę siemka, moje siemka. Zbieganie pod górkę. Ostatni filmik nagrywałem w poniedziałek, trochę czasu minęło, dzisiaj jest sobota, ale nie miałem kiedy, nagrywałem wam treningi, pewnie widzieliście, myślę, że spoko się nagrały i zrobiłem to, co chciałem. Dzisiaj jest sobota, jak widzicie, właśnie wracam z biegania pod górkę, chcę to przetestować. Myślę, że kurwa, jeżdżo, dzbany. Chciałem przetestować nowy bodziec jakiś, żeby podbiegać po tą górkę, poprawić przyspieszenie trochę, żeby to lepiej u mnie funkcjonowało. I będziemy się później, jo. W niedzielę byłem na małym spotkaniu przy Mińsku Mazowieckim. Pograliśmy sobie trochę, także dziękuję wszystkim, że byliście tam z nami. Siemka, ja jestem właśnie przy montażu tego odcinka. Jak widzieliście, było dużo treningów, dużo jednostek, próbowałem nowe rzeczy, bieganie pod górkę, czy też nowego sposobu uderzania, który mi tak średnio jeszcze wychodzi, ale to ma naprawdę duży potencjał. Jest to trochę taki inny rodzaj vlogów, bardziej taki ogólny, tygodniowy, żebyście mogli zobaczyć, jak też wygląda mój cały tydzień, jak to wszystko funkcjonuje. To był tydzień off-season i będę zaczynał już pre-season, także też możecie spodziewać się jakichś tygodniowych vlogów. Na pewno będzie dużo treningów, dużo tak zwanego mięcha i będę się przygotowywał do tego, żeby jak najlepiej wypaść w nowym klubie. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie subika na tym kanale, łapkę i jakiś komentarz. W opisie macie moje social media, macie moje współpracę, kody zniżkowe, także zapraszam i widzimy się w kolejnych vlogach. Także siemanko i yo!